Piotr Świąc, witam Państwa i zapraszam na Forum Gospodarcze, program, który nadajemy dla Państwa co tydzień z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. A dzisiaj pomówimy o roli związków zawodowych w przedsiębiorstwach, ale postaramy się uciec od bieżących wydarzeń, od informacji na temat kolejnych protestów czy żądań płacowych. Postaramy się pokazać dobre przykłady firm, które odnoszą sukcesy, wypracowują zyski, a jednocześnie załoga jest z nich zadowolona. Przedstawiam Państwu gości programu. Piotr Sojka, prezes zarządu Gdańskiej Stoczni Remontowa S.A. Dzień dobry. Aleksander Wellenger, prezes zarządu OPEC Gdynia. Dobry wieczór. Jacek Rybicki, sekretarz Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Dobry wieczór. A publiczność dzisiaj to związkowcy z obu tych firm. Zapraszam Państwa również do korespondencji internetowej. Nasz adres fg@gda.tvp.pl. W styczniu rozstrzygnięty został konkurs pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej pod hasłem Polska przyjazna pracownikom. Laureatów było 15, wśród nich 3 firmy z Pomorza. Polska przyjazna pracownikom to hasło ogólnopolskiej kampanii NSZZ Solidarność, której celem było pokazanie, że możliwa jest dobra współpraca związków zawodowych z zarządami firm. Zwycięzcami w tym konkursie na Pomorzu zostały Elektrociepłownia Wybrzeże w Gdańsku, OPEC w Gdyni i Gdańska Stocznia Remontowa. Przy ocenie firm brane były pod uwagę m.in. takie kryteria jak poziom zarobków, realizacja praw pracowniczych, bezpieczeństwo pracy czy swoboda działania związków zawodowych. Bardzo ważnym czynnikiem był też odsetek zatrudnionych na czas nieokreślony. Zdaniem szefostwa związku tzw. samozatrudnienie i umowy na czas określony są w Polsce nadużywane przez pracodawców. Zatrudnienie na czas określony w Polsce sięga w tej chwili 28-29%. Jest kwestia dyskusji, na jaki odsetek pracowników jest w tym samozatrudnieniu. W naszej ocenie w połowie fałszywym, nieuprawnionym, zawieranym wyłącznie po to, żeby zmniejszać koszty pracy, płacić mniejsze składki przede wszystkim na ZUS. Doświadczenia bardziej dojrzałych europejskich rynków pracy pokazują, że preferowanie czasowej formy zatrudnienia prowadzi do spadku wydajności, pogorszenia bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa socjalnego państwa. Każdy z nas potrzebuje pewnego elementarnego wręcz poczucia bezpieczeństwa, które daje stałe zatrudnienie. Tak, w takich kategoriach obiektywnych pracownicy zatrudnieni na czas określony są ludźmi jakby drugiej kategorii, na przykład w pojęciu banków. Mają dużo trudniejszy dostęp do kredytów. Unia Europejska docenia rolę związków zawodowych w firmach i dlatego w najbliższych latach również związki zawodowe będą mogły korzystać ze wsparcia Brukseli. W programie Kapitał Ludzki zarezerwowane są pieniądze na realizację wspólnych działań pracodawców i związków zawodowych. W zakresie nowych form pracy, organizacji pracy, godzenia czasu wolnego z czasem pracy oraz promocji edukacyjnej pracowników. Ile pieniędzy zostanie przeznaczonych na ten cel, zależy od zainteresowania tą formą pomocy. Panowie prezesi, może na początek pytanie dotyczące pracowników. Ilu pracowników pracuje w pana firmie, w firmie, którą pan kieruje? Tak, w naszej stoczni remontowej gdańskiej pracuje 2,5 tysiąca pracowników i muszę powiedzieć, że w zasadzie zgadzam się z tym, że w zasadzie nie ma firmy, jeżeli nie ma pracowników, a więc jeżeli z tym się zgadzam, no to wyznacza dla zarządów i dla pracodawcy, wyznacza to kierunki działania, prawda? Po to, żeby firma była dobrze zarządzana, ale i była dobra, miała dobre wyniki, no musi dbać o pracowników, musi podnosić kwalifikacje, muszą oni się dobrze czuć w pracy i wszystko to, co robimy, to robimy przecież zarówno pracodawca, jak i pracownik dla dobra tego przedsiębiorstwa. Panie prezesie, może wyjaśnij naszym widzom, bo być może nie wszyscy wiedzą, czy jest to firma państwowa, czy jest to firma prywatna. No jest to w 100% prywatna firma. Kiedyś ona była państwowa, ale wydaje mi się, że atmosfera oczywiście pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w dużym stopniu zależy od ludzi, którzy tam pracują. Ja zawsze mówię, ponieważ kocham kamienie, że związek zawodowy czy pracownik i pracodawca to są jak te otoczaki na plaży. Jeden
oddziaływuje na drugiego i tak potem się wygładzają i coś z tego dobrego wynika, że nie jest to jakaś dzika pustynia, że każdy robi swoje. Po prostu to jest wzajemna forma współpracy. Albo walczą ze sobą. Bo ja wiem. Też są takie firmy, oczywiście, że tak jest. Walczą związki z pracodawcami. Są takie sytuacje, kiedy są różnice poglądów, kiedy są różnice poglądów na dane zagadnienie, czy na, jak postąpić, czy jak zorganizować coś, prawda? Niemniej jednak, jak w każdym racjonalnym społeczeństwie i w każdej społeczności, no szukamy rozwiązań wspólnych. I to wydaje się jest jedyne dobre dla przedsiębiorstwa rozwiązanie. Panie prezesie, teraz OPEC Gdynia. Czy jest to firma państwowa, czy jest to firma prywatna i ilu pracowników zatrudnia? No, może odwrotnie akurat, bo firma państwowa. Komunalna państwowa firma w Gdyni, Sopotu, Wejherowa i Rumi, ale zatrudnia 500 osób. Ale bym powiedział, te relacje są takie same. Ta firma, czy państwa, czy prywatna, to wszystko zależy. Ja to mam taki tryptyk w firmie, uważam, że pierwsza to jest infrastruktura, którą posiadamy. Posiadamy wspaniałą, bo zmodernizowaliśmy się dzięki kredytowi Banku Światowego, dzięki funduszom pozyskiwanym z Unii Europejskiej, z funduszów europejskich. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to są odbiorcy. Trzeba odbiorców mieć, wychować. Dzisiaj to już jest rynek, to już nie jest monopol, jak było drzewiej, a staramy się to zrobić. Ja myślę, że wszyscy nasi odbiorcy, większość przynajmniej są zadowoleni. I trzecia sprawa to są ludzie. To właśnie ci ludzie, ta załoga 500-osobowa, która jest niezmienna, która jest kształcona, tak jak pan się zapyta, pewnie na umowę stałe w większości. To za chwilę właśnie o tym będziemy rozmawiać. 99%. I to te trzy elementy, jak te trzy elementy grają, współpraca z ludźmi, z techniką i z odbiorcami, to same sukcesy. Te sukcesy nie zawsze przenoszą się na ekwiwalent finansowy, bo widzicie państwo, co się dzieje. To firma ciepłownicza, a zimy nie ma, ale powiedzmy, staramy się tego dorównać kroku. Może teraz pytanie do przedstawicieli związków zawodowych, czy obu firm, czy potwierdzają państwo to, co przed chwilą usłyszeliśmy od obu panów prezesów. Może najpierw pan, przedstawiciel OPEC-u Gdynia. Witam państwa, Grzegorz Waloch. Tak, w pełni potwierdzam to, co mówił prezes mój, prezes stoczni. Ale czy ta rola jest tożsama w pana oczach i w oczach zarządu, właśnie związków zawodowych, przedstawicieli załogi tak, w firmie? Dokładnie tak. Czy pani również, pan reprezentuje OPZZ, pani Solidarność. Solidarność, tak. Czy w pani odczuciu rzeczywiście związki zawodowe nie są tylko i wyłącznie taką grupą, która jest grupą roszczeniową i która często przeszkadza w oczach szefostwa w prowadzeniu firmy? Jako związkowiec bardzo cenię sobie współpracę z dyrekcją, a jako pracownik taką stabilizację, ponieważ ja pracuję w OPEC-u od 20 lat i no nie mam zamiaru na razie zmieniać zakładu pracy. I jeszcze stocznia, stocznia remontowa. Bardzo proszę. Ja powiedziałbym tak. Proszę się jeszcze przedstawić. Mirosław Piłek, Solidarność Stoczni Remontowej. To jest tak jak w rodzinie, jak ktoś się spyta, dlaczego w rodzinie jest dobrze. To jest tak, wszystkie strony jak gdyby się troszeczkę rozumieją. Jeżeli się tak, lubi firmę, pół życia przecież tam się spędza. Jeżeli ma jakiś, widzi jak się ta firma rozwija, można jak gdyby tym pracownikom pomóc i zarząd ma, idzie w tym samym kierunku, w rozwoju de facto firmy, to łatwo później ten wspólny temat znaleźć. Ale ja bardzo przepraszam, czy państwo się nie umówili, albo inaczej, czy państwo się nie boją szefów, bo brzmi to wręcz idealnie. Edward Mosiąc, Gdańska Stocznia Remontowa. No, jak pracuję. To jest? Czy to, że są szefowie, to tak trzeba mówić? Nie, absolutnie nie. Są różne sytuacje. Właściwie był okres czasu, gdy nie pracowałem w stoczni. Po kilku latach wróciłem, bo uznałem, że firma jest dobra i nadal pracuję tam. Także wszystko potwierdzam. No jeszcze takie właśnie małe niedowierzanie tutaj skieruję może do państwa, naprawdę. Nie było żadnej umowy przed programem, że będzie premia? Mariusz Woźniarski, OPEC Gdynia, Związek Zawodowy Ciepłowników. Nie, rzeczywiście potwierdzamy wszyscy to samo, ale to nie znaczy, że zawsze jest tak różowo. Oczywiście są różne tematy, na które trzeba się spierać, ale ważne jest to, żeby się dogadywać i żeby te tematy rozwiązywać w dyskusji, a nie poprzez jakieś, nie wiem, siłowe rozwiązania czy forsowanie swoich własnych poglądów na siłę. Ale dla niektórych szefów